Witam serdecznie. Spytano mnie o garść refleksji z okazji rocznicy tragedii smoleńskiej. Ponieważ prowadziłem pierwszą międzynarodową konferencję na ten temat w lutym 2012 roku w Ottawie, a potem zreferowałem wiarygodność obu istniejących raportów na forum Parlamentu Europejskiego w marcu 2015 roku w Brukseli, stąd mam swoje przemyślenia na temat tego, co się obecnie ze śledztwem dzieje. A pierwsza rzecz, oczywiście, chciałbym wspomnieć tutaj o wiarygodności obu raportów. Oba raporty, przygotowane przez MAKI i Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, nie były weryfikowane przez nikogo. Weryfikacja tych raportów pozwoliłaby na uniknięcie rażących błędów w nich zawartych. Uważny czytelnik tych raportów nie może traktować ich poważnie. Ważnym aspektem jest niezależność zespołu badawczego. Dochodzenie w sprawie wypadku lotniczego wymaga dużej niezależności zespołu badającego dany wypadek. Z powodu znaczących sum ubezpieczeniowych, aż po rekompensacje dla rodzin poszkodowanych, można spodziewać się nacisków politycznych, służbowych czy też towarzyskich. Stąd poważne komisje badające wypadki, niezależne są od organów administracji państwowych czy od ugrupowań politycznych. Dysponują one własnymi funduszami przyznawanymi im przez parlamenty i prowadzą pracę w oparciu o własne przepisy wykonawcze. Istotna jest też współpraca międzynarodowa. Opinie i wnioski uzyskane przez międzynarodowe laboratoria badawcze. Pozwalają na uwiarygodnienie wyników prac komisji. Wiarygodność komisji buduje się jej poczynaniami, a nie decyzjami administracyjnymi czy przynależnościami politycznymi. Osoby prowadzące dochodzenie w sprawie katastrof lotniczych, swoją wiarygodność, wiedzę lotniczą i administracyjną dokumentują latami pracy zawodowej. To właśnie ich praca zawodowa jest rękojmią bezstronności. Ich opinii i wniosków. Z tego powodu do zespołu badawczego nie mają wstępu politycy, administratorzy, czy też przypadkowo osoby bez formalnego przygotowania zawodowego. Istotnym elementem prac Komisji Badającej wypadek jest czas uzyskania wniosków końcowych, mogących wprowadzić działania zapobiegające innym podobnym zdarzeniom. Podstawowe tezy są formułowane we wstępnej fazie prac komisji w przeciągu kilku dni lub tygodni. Na tym etapie eliminuje się zbędne informacje, koncentrując się na istotnych zagadnieniach, pozwalających na szybkie uzyskanie wyników końcowych. Nie ma reguł, jeżeli chodzi o termin zakończenia prac komisji, ackolwiek okres kilkunastu miesięcy uważa się za przyjęty standard. Koncepcja prowadzenia dochodzenia. Kierując się tezami przedstawionymi przez podkomisję o zniszczeniu samolotu przez detonację umieszczonych tam wcześniej ładunków wybuchowych, można w następujący sposób przeprowadzić koncepcję dochodzenia. Pierwsza rzecz to jest podejrzenie o zamach. Jeżeli we wczesnym etapie dochodzenia jest podejrzenie o zamach, to najistotniejszym torem postępowania jest wyjaśnienie, w jaki sposób doprowadzono do tego zamachu. Po wyjaśnieniu okoliczności zamachu, kolejną sprawą jest ukaranie ich organizatorów, osób z nimi współpracujących, czy też ukrywających informacje, mogące doprowadzić do skazania winnych. W tym przypadku kompetencje komisji badającej wypadek powinny być przekazane do innych organów śledczych. A tak przy okazji mam pytanie: kto zajmuje się wyjaśnieniem tezy o możliwym planowanym zamachu? Jeżeli prokuratura, to ile czasu potrzeba na wyjaśnienie powiązań pomiędzy podejrzanymi osobami i ich uczestnictwem w zamachu? Jaki jest postęp tych prac? Aspekt przygotowania do lotu. Niezwykle ważne jest otworzenie łańcucha decyzyjnego. Czy było to działanie celowe, czy też wynikające z miernych kwalifikacji o personelu tym się zajmującego? Jakie są zalecenia na przyszłość? Kto ma sformułować takie zalecenia? Następnym aspektem jest nadzór wojskowy. Tu, 154 od przejęcia go odlotu był cały czas pod nadzorem wojskowym. W jaki sposób sprawowano nadzór techniczny tego samolotu? Sprawa nadzoru technicznego podczas remontu samolotu w Samarze też wymaga wyjaśnienia. Na podstawie wniosku z tego tylko dochodzenia można sformułować niezbędne działania nadzoru w przyszłości. Pytanie jest, dlaczego specjaliści wojskowi nie potrafili dokonać gruntownego sprawdzenia samolotu pod względem bezpieczeństwa? Zakładając, Podłożenie ładunków wybuchowych podczas remontu w samarze. Dlaczego samolot latał z nimi aż 3 miesiące? Jeżeli ładunki podłożono na dzień lub dwa przed katastrofą, to jak działało zabezpieczenie lotniska i kto miał dostęp do samolotu? Jeżeli nadzór wojskowy nie spełnił swego zadania, to trzeba ustalić, czy był to brak kwalifikacji czy brak procedur zabezpieczających. Czy też celowe działanie o kryminalnym podłożu? Jakich zaleceń należy spodziewać się po wyjaśnieniu tego aspektu dochodzenia? I tutaj nasuwa się pytanie, kto zajmuje się tym aspektem nadzoru wojskowego. Podkomisja od samego początku bada tylko sam mechanizm rozpadu samolotu, natomiast nic nie słychać o roli, jaką odegrał nadzór wojskowy. Sumując, można stwierdzić, że dotychczas nie widać woli organów decyzyjnych, by gruntownie przeanalizować obecny stan prac podkomisji oraz roli nadzoru wojskowego w zapewnieniu bezpieczeństwa lotu. Nie wiadomo do dzisiaj, kto koordynuje prace związane z wyjaśnieniem tej tragedii i czy kiedykolwiek do jej wyjaśnienia dojdzie. Dodatkowo, jednak, mam kilka uwag o podkomisji. W przypadku podkomisji umieszczenie jej w zależności służbowych w MON było poważnym błędem podważającym wiarygodność i bezstronność prac podkomisji. Na czele podkomisji, a już szczególnie publikującej raport techniczny, nie może stać osoba zajmująca znaczące stanowisko w partii politycznej bez formalnego przygotowania technicznego. Sam ten fakt podważa wiarygodność prac zespołu badawczego. Postulowanie przeszkolenia całego zespołu w Anglii, czy też sprowadzenie instruktorów z innych krajów w celu przeszkolenia zespołu, nigdy się nie zmaterializowało. Film animowany nie stanowi materiału dowodowego, co najwyżej może być traktowany jako materiał pomocniczy czy poglądowy. Nazwanie takiego filmu raportem jest po prostu nieuzasadnione. Dziękuję za uwagę.